Witamy wszystkich zgromadzonych na spotkaniu przygotowanym z tej szczególnej okazji, jaką jest dzień 27 września, rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Wrzesień to miesiąc cudownego babiego lata, wyżywających kasztanów i spotkań z przyjaciółmi ze szkolnej ławy po wakacyjnej rozłące. Ale był również inny wrzesień, wrzesień 1939 roku. 27 września mija 75. rocznica powstania Służby Zwycięstwu Polski, która stała się zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego, jego zbrojnego ramienia Armii Krajowej. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji Burza, której 70. rocznicę również w tym roku obchodzimy, ale też stworzenie siły moralnej i tradycji niepodległościowej, które pozwoliły przetrwać czas komunistycznej dyktatury. 27 września 2014 roku wywieźmy flagi narodowe na budynkach samorządowych, zapalmy znicze na grobach poległych i zmarłych. Niech tego dnia kotwica Polski Walczącej zagości na stronach internetowych i łamach prasy lokalnej. Pokażmy, że pamiętamy o Polskim Państwie Podziemnym i jego bohaterach. Wszystkim, którzy w imię miłości ojczyzny chwycili za broń, oddajmy hołd i uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Proszę wszystkich o powstanie. Dziękuję. Proszę usiąść. Zapłoną nagle świt, bezdrożami świt, przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc, niespokojne dni, odmierzał czas, gdzieś pozostał.